Cześć. Dawno mnie nie było, nie było mnie z dobrej czy tygodnie, więc wypadałoby wam coś tutaj nowego nagrać. Moi drodzy, generalnie jest taki problem sporo osób też do mnie to zgłasza że ten pasek górny tutaj znikł. Jak sobie z tym poradzić, żeby to wrócić? Bo generalnie to był pasek do konfiguracji ustawień kalego, Na przykład chcielibyśmy dodać jakiś pendrive czy coś innego no to trzeba wtedy w tej sytuacji wyłączyć maszynę wejść w ustawienia VirtualBoxa i to dodać jakie jest rozwiązanie tego problemu wystarczy że klikniemy prawy a serio prawy kontrol na e, klawiaturze i guzik C i widzimy pyk znowu nam się e, pojawiła możliwość ustawienia wszystkiego w trakcie działania maszyny ważne aby powiedzieć jak do tego doszło no właśnie albo ktoś użył CTRL C prawy i kontrol i dał Enter nie patrząc albo wszedł w zakładkę widok i tryb przeskalowany. I dał Enter. Także tak do tego doszło. Także moi drodzy, to takie szybkie tutaj pokazanie, jak wyjść z tego problemu. Nie trzeba w żaden sposób przeinstalować Kalego na nowo, ani żadnych innych cudów babilońskich na Patyku robić żeby to po prostu działało. Z takich jeszcze ogłoszeń to dodam tylko tyle, że jest trzecia część kursu już dostępna na Udemy. Oczywiście standardowo kod rabatowy w opisie tego filmu, albo i w komentarzu. Także was serdecznie zapraszam do e, brania udziału. I w sumie to by było na tyle. Jeżeli jeszcze coś mogę dodać, to że będzie teraz dużo więcej e, tych materiałów tutaj na, na YouTubie zapowiada się. Dosyć fajna i przyjemna prosta seria. Także Wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.